Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ze mną jest dzisiaj Hogaty. No, hejka. I zagramy sobie w World of Tank Blitz, jest to gierka dostępna na Steamie i też na telefony, jest to taka uboga wersja World of Tanksów. No i polecimy sobie na początku zwykłą bitwą na dwójka, gramy drugim tierem, dlatego że dopiero zaczynam w to grać, to jest to moja ósma gierka chyba. Hogatego to już jest jakaś 70. No, live przycisnął, no i zobaczymy jak nam się będzie tutaj grało. Chwilę poczekamy chyba na meczyk, chociaż 125 osób niby w kolejce. To powinno nam szybko odnaleźć coś. No tak, tylko że to masz to na różnych tierach jeszcze, różne no. Poziomy dokładnie, także... Dobra, miejmy nadzieję, że wrzuci to w miarę nas do normalnej gierki, bo na razie zagraliśmy chyba dwie bitwy razem i żadnej nam się nie udało ugrać. Jeżeli wam się no, oczywiście, to no... głównie jeszcze, jak mogę się tu wtrącić, to głównie z tego powodu, że wrzuca nas dwójkami na trójki, a nasze trójki po prostu to brainlessy, takie braindeady, także... No. Że uczą się grać dopiero i... Tak, na trzecich poziomach. I tak wychodzi. Jeżeli wam się materiał oczywiście spodoba, no to zostawcie łapę w górę, subskrypcję, wbijcie na kanał do Hogatego. No i jesteśmy w meczu w tym momencie. Link znajdziecie w opisie oczywiście. I jak tam z pociągami z tym Hogaty? Ty tutaj to lepiej ogarniesz. Mamy parę trójek. S35 będzie bardzo zła dla nas na pewno. Mają tego Foresta, nie? Dobra, jeżeli macie też jakieś porady co do tej gierki, to też dajcie znać w komentarzach. No i lecimy na wojnę. Ja Hogaty jadę za tobą, bo się nie chcę wystawić tak jak przed chwilą. Da, to dyntki, wystawię, jak chcesz. Dyntki nie zaliczył, już się raz masz, zestawiłem. Jak rozumiem, ty masz tego Brytola, nie? Tak, Brytol T2 Medium. Nie, ty masz T2 Medium, ja mam tego. Wolniejszy, M2. Medium dwójka, no. Tak, Medium 2. Ale ty masz takie działko pojedyncze, jak mnie mam do strzelania, nie masz działka takiego na... No tak, to tak. Jedna taka lufa duża. To ty na daleko musisz strzelać po prostu. Bo to jest ten czołg, co przebija niby, tak? Prawą stroną jadą. Widzę ich tam. Dostał. Ty widzisz już? Tutaj przez te okienka? Ta. Czekaj, ja się spróbuję tutaj wcelować. On jest wyżej trochę, wariacik. Ta BT2 mogłaby ruszyć dupę. Musimy się ruszyć, troszeczkę przestawić, tak żeśmy mieli bicie na tych ziomków po prawej stronie teraz. Jakoś. Dobra. Ta BT2 stoi za tą skałką. To jest ten PZ2, którego idzie odstrzelić, bo jest ładnie wystawiony na nas. M2 Light tam jest wystawiony, nie, M2 Light jest za górką. PZ2 już dostał od kogoś za 50. Objechali tam naszych trochę, na prawej flance. Ja pomagam tutaj naszemu. Czekaj, ja tutaj w ogóle tej gierki jeszcze za bardzo nie ogarniam. W tego zwykłego WOTA mało co pograłem. Hogaty gdzieś mnie kiedyś próbował zachęcić. Ale było za bardzo dla mnie, za trudne tam to było dla mnie, ale ten Blitz jest akurat taki, że wam powiem, łatwiejszy. Perfekcyjny, łatwiejszy i fajnie się gra. Ja nie lubię trudnych gierek, jak jest w gierce ciężka rozkmina, to nie jest dla mnie. Bo ja się wtedy tylko tiltuję, a tutaj można poklikać. Jednego ostrzeliliśmy tutaj na boku. No dobra, to na razie jedna dwójka, nam trójka już padła, także to jest przypał. Mamy jedną trójkę do tyłu. Ta S35, próbujemy, dwie trójki podjeżdżają pod niego, ja jadę też. Ja WT1 wybiję. Czekaj, może bicie na tą jedynkę zaraz będę miał? Ja mam bicie, dobiję. Czekaj, bo mi się ruszył. Na dół zjechał, nie wiem jak. Ten co ma 30 HP. Tak, ale jest na strzała, także już no to już jest czołg do tyłu. Czekaj, może mi się wystawi tutaj zaraz? Moja strona. Miałbyś tu bicie. O, ja jestem dalej trochę, ja się wystawiłem do przodu tutaj z ziomeczkami. To BT2 będzie. Ale robimy cofkę. O nie, lipa będzie. Oj, dojeżdża was, a to jest... Ta BT2 awczy? Właśnie... Na to wygląda, dobra. Ta jedynka podjeżdża do was. Tam wodz skasowany. Ja, tutaj jest jeszcze jeden, podjeżdża trójka jakaś. Ma silnik skasowany lekko. O, BT7 będzie miała bicie zaraz na mnie. Trzeba uciekać, nie? Bo ona jak przycedzi mi to. PZS35 też podjeżdża od górki. Ja się chowam tutaj na razie w te garaże. Dostałem z lewej strony. PZS35 dobywali. Ale T15 jest jeszcze ich. Ale tam trzech naszych gości jest, powinni cię podratować. T15, nice. Dlaczego ci w miarę ogarniają. No i się ruszają, bo to no, jest. No, to jest T2. Czekaj, bo ja się kręcę w jakimś garażu. Do mnie wali. Kto wali do ciebie? BT7 tutaj z góry. Dobra, to widzę ją, ale nie mam bicia też na nią. Dobra, ja muszę, wiesz, ogarnąć na początku te mapki, jak tutaj jeździć, nie? Mhm. Się ustawiać, dobra, pyk. Dostała ode mnie. Dobra, ja na PZ-a 35 próbuję się wcelować, nie wiem, czy się przez niego przebiję. On będzie najtrudniejszy do zniszczenia, także na niego trzeba. Ale mi wycedził za 50. T46 tutaj jest przy mnie, ale...
Jego to trzeba na kilka batów wziąć tutaj. Ta. On ma jeszcze osłonę od BT-7. Widzę właśnie, a ten nasz się w ogóle nie przebija, no ale też trójka, ale zero przebicia. No ta. Mówię, że z PZ-em... Wziąłem mu 90? No i co ty masz za działo? A ty nie masz najlepsze. Nie, działko jakieś, ja się nie znam. Działko na dwójce to najmocniejsze. No w sensie, moim... bo to wygląda jakbyś miał chałbicę, bo chałbicą można tak zbijać. Dostał strzał ode mnie, no za 90. Może byś zrobił bez chałbicy? Może i mam, powiem ci szczerze, ja ulepszałem ten czołg, co mam tutaj na maksa, nie? Na górce. Ale są. Co to jest, to nie mam pojęcia, muszę trochę poczytać o tej gierce. Coś w rodzaju chałbicy, bez kitu. No dostał za 90, to jest ten taki, wiesz... To się zdziwiłem dlatego. Quality czołg. No i szechowa się skitrał trochę. Dobra, bo tu trzeba troszeczkę... Ja próbuję tego PZ-a tutaj ostrzelić, ale... Spoko. Ale wycedził mu. Dostał do mnie dalej za 90? Jeszcze jeden strzał jest po nim, jak go trafię. No to go trzymaj tam. No, próbuję go do mnie podjeżdżać. O shit, nie trafiłem. Podjeżdżę na blisko. O shit. No obróć się. Nie przebiłem się przez niego. Nie! BT-7 padła. Podjeżdża pode mnie ten PZ. Na blisko jest. Nie, ja się nie przebiję teraz przez niego. Na blisko się nie mogę nawet przebić. Przodem mi podjechał, gość ogarnie gierkę. Za sekundę, albo trafię! No nie dostał, co jest grane? Odjedź. Nie mogę, bo on mi na blisko podjechał. Oj, złożył mnie. Dobra, zobaczmy, co ty tam klikasz jeszcze. Ja go też nie złożę. Nie, na daleko mu brałem obrażenia, ale na blisko byłem do niego bez podjazdu, no. Te dwa, oczywiście. Musisz też strzelać, wiesz, po miejscach, w których... No, bo biłem na gąsienicę, próbowałem bić, ale... Aha, zniknął mi z takiej odległości. No widzę właśnie, ale... O, zdjął go. No niszczyciel nasz, T-8-2. No, T-8-2. Chyba ten meczyk mamy, powiem ci szczerze. To na górze te czerwone znaczniki pokazują, ile oni mają czołgów, tak? Jakie czerwone znaczniki? No na górze koło czasu. 6-4 i ten czerwony znaczniczek, co to jest? To jest ile zniszczonych, tak, to pozostał. No to oni mają jeszcze jednego. No tak. No to 83 HP, no. Też. Dobra. Sylwester. No, patrzę. Po prawej stronie masz przecież, prawo, lewo, masz ilu gości jest i ilu nie ma. I tak nie wiem, jak to działa, to lewo, prawo. No przecież masz, widzisz, że mi wszystkie pokazuje. Ale jest jeden podświetlony. A, no tak, tylko. dobra, tu u nas jest trzech, tak? Czterech. No trzech. Dobra, to coś mi się źle tutaj świeci. Ja mam celowniczego dziabniętego. Dobra, ale połamaliście go. No i bitwa wygrana, pierwsza bitwa za nami, pierwsza bitwa kliknięta. Dobra, dostałem tutaj jakąś odznakę mistrzowską trzeciej klasy i zwycięstwo plutonu czwartej klasy. Nie wiem, też co to jest. Dostałem jakąś misję zrobioną. 11 tysięcy golda. Uszkodzenia ile miałeś? 283 u mnie. Ile? 400. Ło, tu miałeś dwa razy. No, 100 więcej ode mnie. No, 100 więcej. Dobra, pyk. Te same czołgi chyba nie, bo to jest za bardzo, nie mam czym się popisać. Znaczy ja sobie wezmę PZ-a dwójkę na przykład. Dobra, tutaj macie ludzie moje drzewko, jeżeli coś polecacie z tego, liczę tutaj na ekspertów, no to... To możecie dać znać, a my zaczynamy kolejną bitwę. Mamy kolejny meczyk tutaj, to jest ta sama mapa czy inna? Na dwójkach, Fort Rozpacz, to nie, to jest ta co wcześniej graliśmy. A dobra, i gramy na dwójkach samych, o same takie dwójki. O, tutaj możemy się troszkę postrzelać. No, tylko żeś nie wyjechał znowu na środek. Nie, no czekaj, ja tutaj, wiesz, skillowo zajadę teraz. Nie, no ty to powinien stać się gdzieś tam, wiesz. Ja na tej mapie grałem wcześniej. Strzelać po prostu. Grałem na tej mapie wcześniej, się chowałem przy kamieniach za takim krzakiem i kampiłem, nie? Na gości. No to chodź na prawo, przykam się tam, gdzie wcześniej, ja w krzakach i tyle. Dobra. A ja podjadę na bliżej, będziesz mnie osłaniał. Oki. Jedź za mną. Się goście ładują chyba jeszcze, nie? Patrz, jakie mam malowanie, mordo. Widzę jakieś skiny pokupione. Gościu. Przyhandlową. Dobra. Jadź za tobą. A, tutaj te krzaki mógłbyś zająć, nie? Ja tu cały czas klikam shift, bo mi się wydaje, że mam nitro. To jest najgorsze, co może być. O, ja z tej strony nie lubię troszeczkę, ale podjadę tu na blisko. A na shiftie jest zoomik. Dobra, stoję też w tych krzakach. No i mogą tu już być po prawej stronie ode mnie, także uważaj. Bądź czujny. Dobra, czekam, patrzę tutaj, na razie nic nie widzę. Coś pisknęło mi tutaj, nie wiem co. A to nie od nas. O panie, jaka tam armata gdzieś poleciała. Tam to cała seria poleciała. Meksyk. BT-2 się pojawiła, dostał od ciebie za 30, widzę. Ale mu zasadziłeś. Zasadziłem. Zasadziłeś mu za 30.
Ktoś od nas jedzie w ogóle tutaj? Nie, tutaj czysto, my tutaj stoimy w tych krzakach, ale nie. Wszyscy kampią. No to ja podjeżdżam tam. Jolo, najwyżej mnie rozwalą. Hogaty wykeruje. Powoli. Hogatus. Dużo jest z lewej, no na lewą stronę pojechali wszyscy. To prawa. Ale my przejmujemy, z przodu tutaj mamy trzy... O ty panie! Dzida stąd! Dzida stąd! Ja będę miał problem, R35, co musisz bić. Muszę bić go. Ja go nie będę miał jak przebić swoim działkiem. Mogę tutaj za górki wyjechać. On mnie nie widzi chyba jeszcze, nie? Bo nie mam tego. No, ja nie przebiję R35. Dobra, zobaczyli mnie. Objeżdżaj, prawa, lewa, coś. Nie? Wyrwał! Ale rykoszet, no. Obrażenia zdał. Tak. Ale biłem go na ten, wiesz, wystawiłem się od razu bomba. Pasta, tak. Dostał za 90. Tamtych wszystkich mogę pobijać, no tylko... To R35, tak? No, ja próbuję tutaj się z nim bić, tylko on jest we mnie wcelowany mocno. O, dobra, ktoś wyjechał na niego. Dostał za 80. Jeszcze jedna kulka, dobra, ucieka mi. Pyk go! Nie! Nie przebiłem się! Jeszcze raz! Dobra, T7 zabity. Petarda, dobra, nice, leży! Nice. Ale hogaty pofragowaliśmy teraz, patrz! Teraz tamtymi lecimy. Jednego ja, jednego ty. W tym samym momencie. Będzie trudniej, wal PZ-a dwójkę. Dobra, już się ładuje, autofokus. Pyk go! Dobra, nie przebiłem się. A, to wal tak, żeś przebił. Co go walić? Dostał za 101, ole, teraz siadło. Dobra, on mi za dużo nie zrobił, jak go teraz trafię, to go zabiję. Sztryk mu, no! Dobra, leży! Drugie zbicie na mnie. Jeszcze to Tomaska. Ja już lecę po tego. Mamy przewagę póki co, Pieter. Do lewej, tutaj żeś naszemu PZ-owi pomógł po lewej stronie. Dobra. Próbuję podjechać. No już dojeżdżamy, ich dwóch ostatnich zostało tam na linii. To tam podjadę do nich. Tylko to oni są za ścianą chyba. Nie, będziesz miał ich na prostej. A jest gość w krzaku, ty. Mogę skanować? Sztryk. Dobra. Hogatem klika. I gość w krzaku jest tutaj, naprzód ciebie chyba. No, za tym jest, za murkami. Koło tego PZ-35 co padnasz. Próbuj od lewej strony, ja od prawej. Wychyla się. Fokusik. Dostał, za 80. 10 HP ma. Dobra, nice. Ale i wyklikaliśmy tutaj elegancko. No dobrze pojechaliśmy i dobrze kliknęliśmy. Dobra, pyk. Widzisz, bo ty dostałeś też, dobry kol poszedł, bo biłeś te czołgi, których ja bym nie przebił, a ja biłem te, które wiesz. Sobie razem klikaliśmy, no na tych dwójkach elegancko, to u nas kogoś zbili w ogóle, czekaj, na szczegółowe to trzeba się patrzeć, tak? Czy tutaj? Nie wiem, nie umiem czytać tych statystyk. Dwa fragi miałem i ty miałeś dwa, no to nice. Ta. A żeśmy poklikali. No mieliśmy dobra. Dwa pierwsze miejsca w drużynie w końcu. Panie, 465 uszkodzeń. Dwóch zniszczonych. Dobra, lecimy sobie. Ile mam? 1906 na ulepszenia. A to... mnie zastanawia to jeszcze, bo jak mam teoretycznie już fulla nabitego. No, na tym czołgu. Załoga, tak? Czy nie powinno mi się to do załogi dodawać tak jak jest w zwykłym wocie, czy... Mi się tutaj w załodze coś expi jeszcze, ale nie wiem jak to działa. Właśnie ja też nie wiem jak w trakcie to szkolenia zrobić. I... przyspieszyć mogę? Biegłość w czołgach, ale że jak? Otrzymaj 1000% zasoby szkolenia. Nie wiem o co chodzi, dobra ludzie. Podjaśniajcie w komentarzach, bo to jest ciężka rozkmina. Gotów, ostatnią bitwę lecimy, hogaty. Zobaczymy, co nam się teraz uda poklikać. Wybiera jakiś czołg i ogień. Okej, ja już biorę ten znowu. O, PZ2, dobra, bitwa, poszli! Ale szybko znalazło nam. No, na trójki teraz. Na trójki, teraz będzie ciężko. Oj, teraz będzie ale ciężko. Ale tego powinienem przebić, tego chyba też, nie wiem co to jest, to PZ2G. Ja to słucham twoich coli, jak w PUBG-u, ty kolujesz, ja gram. No, możesz strzelać do wszystkiego, co będziesz widział, tylko tu dobra. Też, tu musisz sobie stanąć i i pozycję ogarnąć, też, jak pozycję no. Nie ogarnę, to jest, wiesz, dynka, ja to jest tylko... muszę. Ja to na daleko biję. No tak, no musisz się ustawić, mówię, ustaw się z jakimś domkiem i patrz. Tak wychylać się co jakiś czas i bang. Sobie tutaj się nawet ustawię. Za tą szopą na blisko. Chociaż nie, bardziej tam podjadę pod was. Będę miał lepsze bicie na tych, na placu gości. No. Dobra, pyk. Zobaczymy też, którą stroną oni wyjadą, nie? Bo będą jechali prawą stroną, czy pojadą tędy może. Nasi na respie jeszcze stoją, ilu gość?
Jest ziomek, M2 lajcik, BT7 też. O Jezu, to jest z lewej dwójka. Podjeżdżają no, wszyscy. Podjechali sobie tu z lewej teraz. Na pełnej, czekaj, bo on jest za ścianą. Tu może będę miał przebicie jakieś? Ogarnam, próbuję. Bo mnie mój blokuje, no ach, no, ja się dziwię, że ja nie mogłem uciec, jak mnie mój zaczął blokować. God damn, tego M2 medium. Dobra, próbuję tutaj coś. On tu może... Dostał ode mnie za 140, to ciebie za 140 wyrwał. Nie, ode to ode mnie? Tak. On może mieć haubicę. Dobra, nie trafiony. Próbuję się wstrzelać, działo, ładuj się szybciej, jak mu załaduję teraz to... Pyk! No sekunda! Prawa strona BT, sztryk! Dostał za 99, jeszcze jeden strzał w tym M2. Prawa strona tu ode mnie. No ja próbuję tego dobić. Ten trzeciotierowiec jest gównem. O, ale mi zeszło teraz! Nie mam jak, Pieter, ja na patrzę... Blisko, no kurde, gościu. Jak mnie objadą, to jest lipa już. Dobra, M2 dobiłem. Próbuję tego boda coś tam, tak? Może z lewej strony mnie będzie bił, widzisz? Dobra. Leży! Nice, teraz zdjęty. Z lewej. Dobra, tego PZ-a bije teraz. Tak. Jezu, ile tu jest emocji, więcej niż... Ja tu wytankowałem. Dostał ode mnie za 80, bije w niego. Jak ją sadzi z tej armaty takiej, wiesz? Mhm. Szybko strzelnej. Dobra. Ucieka gość za te rurki. Szkoda, że mu nade'a nie można rzucić. Bo tu nie ma tej takiej armaty, nie? Co jest w tym... On tu czeka na mnie. Co jest w normalnym wocie. Artyleria to się chyba nazywa. Działo samobieżne. A może, to tutaj tego nie tutaj ma. Tutaj cały czas celuj na tych ziomeczków. Musisz tej tutaj... O, dobra, tego PZ-a próbuję... palnąć. Dostał za 80. Oni są mocno pobici, trzeba tylko pyknąć. Dobra, zdążył gość na styku, mamy jeszcze dwóch. Do odstrzału. Dobra, jeszcze jeden typ. BT7 przed nami jest tu za górką, bierzemy ją. Dobra, ja już podjeżdżam na blisko do niej. Tak, ja też tak samo. Już jest na pełnym speedzie. Pstryk, ogień, tu 7-6 to jest niszczyciel. On go. O, ale mu zasadził za 150. Niszczyciel, no. Chyba wszyscy. Ja tu potankowałem w tej bitwie, kurde. Elegancko, dwóch zniszczonych mam. Parcie dostałem nawet, nieźle. Ja mam jakieś dalej odznaki. Nie wiem, jak to śmiga. Przetrwanie. Dobra, ludzie. To na tyle z dzisiejszej przygody z World of Tanks. Ze mną był Hogaty. No dzięki za grę. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, no to łapa w górę, wbijcie do Hogatego też na kanał. No i trzymajcie się, do następnego. Cześć wam. Hej.